doświadczenia i komunikacji. Pan Maciej, wiele pytań. Ja chciałem powiedzieć o trzech sprawach. Po pierwsze, mamy nowy kurier. Tradycyjnie dziękuję tym osobom, które się zaangażowały i napisały, bo mi jest to pomogły. Tam pozbawcie, także uprzejmie proszę o zabranie. Drugi komunikat dotyczy takiego magazynu, który zaczął wywodzić, nazywa się Obywatelski Kraków. Zostawię tutaj jeden egzemplarz. Z tym, że dostaliśmy propozycję, czy jesteśmy zainteresowani, żeby otrzymać dla każdego radnego taką gazetę. Wydaje mi się, że jesteśmy, powiem w imieniu wszystkich, pozwolę sobie, ponieważ to kilka tematów ciekawych dotyczących całego miasta, więc wydaje się, że jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to może sobie. Ja oczywiście będę dostarczał każdy numer do dzielnicy. To jest druga sprawa, o której chciałem powiedzieć. Także to tak, Pani Profesor. Chciałam Państwa zaprosić na finał konkursu Eko i My, organizatorem konkursu bezpośrednio jest Komisja Edukacji. Cała Komisja Edukacji, którzy się tam zajmują. Finał odbędzie się, jak Państwo do naszego zaproszenia, jutro, czyli w czwartek 24 o godzinie 18:00. Chcę powiedzieć, że tutaj 18:30 i tam w programie, jak Państwo widzicie, otwarcie zostało w Małopolskowej. Oczywiście dotyczy tradycji szkół podstawowych naszej dzielnicy. Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród, część artystyczna i jeszcze jest poczęstunek, także serdecznie zapraszam. Ja chciałam tylko powiedzieć taką jedną ciekawą rzecz. Przygotowały się dwa zaproszenia. To zaproszenie nie zostało zaakceptowane przez miasto, ponieważ KRK jest niżej poniżej napisów innych, a to jest zaakceptowane legalne, jak bym to chciał. I jak jestem przy głosie, to chciałam powiedzieć taką rzecz, mianowicie to wiem, to będzie macie, bo poprosiłam o zrobienie zdjęć, zapraszam oczywiście wszystkich. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, mianowicie następna Komisja Edukacji odbędzie się nie jak było planowane 13 listopada, tylko 14 listopada, ponieważ będzie to Komisja Edukacji wyjazd. Komisja Planowania. 14, o której? O 18. Ale to jest to Komisja Edukacji wyjazdowa do Łączności. I rozpocznie się o godzinie 16:30. Zmiana termina nastąpiła na prośbę pana dyrektora Borbosza, który po prostu chciał nam pokazać więcej rzeczy, a twardym jest to bardziej możliwe. Zapraszam oczywiście całą Komisję Edukacji i z tego co wiem, pan przewodniczący również będzie chciał tam przybyć. Także chyba. To ja mam pytanie do pani, czy rzeczywiście realne jest to, że członkowie komisji planowania mogą dotrzeć na tą komisję. Będą się to oczywiście. Tak, spokojnie, 18. Ale od 1,5 godziny. Tak, realne. 18? Tak, tak, 18. Spokojnie. A ile jest członków PPD? Ja jestem. Panie przewodniczący, pół godziny później może? Pół godziny dobrej, wiesz, proszę. Ja bym chciał Państwa zaprosić na 2 listopada, godzina 8:00, obiad od Rudków, to jest... Proszę, to ja przeczytam może terminy tych komisji, posiedzeń komisji. Proszę notować. Kolejne posiedzenie sesji 20 listopada, godzina 18. No, wstępnie jesteśmy umówieni tutaj na Polskiej, chyba że będziemy robić tak zwaną sesję wyjazdową. Pan Łukasz Baron ma jeszcze dopracować, czy będzie tak zwana wyjazdowa.